Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Custom Afterlife. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę i słuchajcie, sytuacja z tym przycinaniem nie uspokoiła się niestety, a nagrywam to innego dnia i kurde, lekko mi przycina nadal, więc ja nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia, bo przecież początkowe odcinki zajebiście mi się nagrywały. Nieważne, słuchajcie, lecimy dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie wam aż tak przeszkadzać. Te przycinki są takie minimalne i też w niektórych tylko po prostu momentach, nie wszędzie. Lecimy, słuchajcie, z tym kogiem, który ja mam i którego nie wtryniliśmy jeszcze. Zobaczymy, co on nam otworzy. I potem ewentualnie pójdziemy tam, gdzie otworzyliśmy sobie kratkę tym Ankhem. Dobra, mamy Rusty Cog. Po lewej już wtrynialiśmy, pójdziemy może sobie teraz tu na prawo. Aha, bo tu była ta statuetka. Dobra, czy ona to tu wtryni? Nie wtrynia tego tu. Okej. Czy ona gdzieś indziej to wtryni? Na przykład tu. Ej, tu też tego nie wtrynia. Dobra, ciul z tą parą. Czyli tu musi to działać. Dokładnie. Mamy to. Jedna ręka jest dostępna. Okej, okay, dziwnie to zabrzmiało. W sensie, zgasił się ogień na jednej rąsi, na posągu. Ale to i tak nas chyba niestety nie ratuje, bo musimy mieć jeszcze jeden ogień ugaszony. Czyli jeszcze jeden kog do tego służy. Dobra, okej, okay. Czyli nic tutaj więcej nie zdziałam. Zobaczmy to. O, zobaczcie, ta jedna ręka jeszcze się pali, a ta druga już nie. Dobra. No to przynajmniej wiemy, że do tej drugiej rączki też będzie kok potrzebny. No to lecimy w takim razie tutaj w to przejście, które się otworzyło. Ankhem. Dobra, wyciągnijmy broń. Wiem, że flary zmarnowałem znowu, ale trudno. Nie no, ale weź mi zwykłą broń. Hello. Jezu, no muzyka jest taka... Nie wiem, taka dziwna. Źle to wróży, słuchajcie. Czy ona to otworzy? Nie otworzy mi tego. O co tu chodzi? Aha, tutaj mamy jakąś drabinkę do góry. Jezus, jakby mnie to przesunęło w ten ogień, to bym padł. Zobaczmy, gdzie to nas tutaj pokieruje. Jezu, jak tu jest ciemno. Poleci kolejna flara zaraz. Tylko nie gadajcie, że jakieś pająki znów, bo padnę. Mam dość już tych pająków. I w rezydencie, i w TR-ze. Tam jest jakby piasek albo woda tam jest na dole, nie widzę tego do końca. I tu jest sufit, czyli ja tam nawet nie doskoczę, a tu mamy jakieś zjazdy. No dobra. Co by się stało, gdybym ja się tak opuścił ręczkami? Okej, jak się gdzieś zsuwam, tam była jakaś drabinka. Okej. Aha. Czy ja tu ginę? Dobra. Czyli tam na samym końcu trzeba po prostu skoczyć przed siebie, bo tam była taka platforma, na której ona by normalnie stanęła. Okej, czyli woda mnie zabije. O Jezu, straciłem teraz trochę życia chyba. Takie mam wrażenie. Tylko w którym momencie ten skok? Teraz chyba. Udało się, udało się. Mamy to. Zsunęliśmy się na sam dół. Nadal jesteśmy w tym samym levelu. No dobra, no to idziemy jak nas ta droga kieruje. Czyli tu mamy jakąś drabinkę, ale tu jest drążek. Czyli muszę najpierw na ten drążek. Zapisz mi to. No i skacz. Hop. Okej. Wiecie co, bo tu jest drabinka. Ja się obawiam, że ja mogę mieć zgon przez flarę, ale zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Chociaż nie jest tu aż tak bardzo ciemno. Okej, tu mamy coś takiego. Czy ona ma tu taki nowy ruch, że skoczy mi do góry? Nie, nie skoczy mi do góry. No to powiem wam... Aha, tu jest jeszcze drabinka z tej mańki. Tam jest zaś jakaś rura. Dobra, czekajcie, ja to zapiszę. Do tyłu chyba nie. A tu też jest drabinka z tej strony. Jest. Dobra. I teraz teoretycznie można by było chyba na tą rurę stąd. Tylko z rolem.
O Boże. Ale to spieprzyłem. Spieprzyłem to równo. O ja pierdzielę. Aha. Czekaj ta. To ja sobie zejdę po prostu niżej. To ja nie muszę bezpośrednio na tą rurę skakać. Jezu, jej te jęki są hitem. No, i teraz jest okej. Dobra, teraz to mi rzuć w... Nie no, ale nie właś mi na to. Rzuć mi tą flarę najpierw. Okej. I teraz lecimy na górę. Tylko tam za bardzo nie wiem, gdzie z niej skoczyć, ale to szczegół. O Jezu, jak tu się ciemno zrobiło. Ale zobaczcie, dobrze, że rzuciłem tę flarę, bo się wygasiła. W sumie mogłem nową wziąć. No, nieważne. Czy to jest już sufit? Nie, strasznie wysoko się wchodzi. Tu jest jakby krawędź jakaś? Nie. Czekajcie, obrócę się bardziej. Jezu, jak ona się dziwnie przekręca. Tam coś jest przede mną chyba. No, tam coś jest. Dobra, zapiszmy to. Zapiszmy to i skocz na próbę. Nie. Czyli jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej musimy się wspiąć i dopiero. No niewiele zabrakło i bym tam doskoczył, nie? Spróbujmy teraz. Na tym samym sumie zapiszę. Okej, mamy to. Mamy to. Tam wyżej jeszcze coś było? Nie, tam się już to kończyło. Boże, zjechaliśmy na sam dół tylko po to, żeby zaraz wrócić na górę. Bez sensu. Dobra, zapal mi flarkę i lecimy. Tu widzę już, że jest jakieś przesuwanie na rączkach. Trochę, słuchajcie, zręcznościówek mamy tym razem. I słuchajcie, no w tym miejscu mi w ogóle nie przycina, więc tak jakby w tych takich większych salach jest po prostu dramat. Aha, i tu jest kolejna drabinka, tą, którą widzieliśmy z dołu, jak skakaliśmy na pierwszy drążek. Tu muszę tą wyrwę pewnie ominąć. Skoro się kierujemy do góry, no to na pewno do góry. Dół nie wchodzi w grę. Ale ty się nastękasz. W tym customie, słuchaj, działucha, masakra. No i tu jest jeden z tych skosów, z których my zjeżdżaliśmy chyba, nie? Nie wiem, czy ja mam być bardziej z lewej, z prawej, nie mam zielonego pojęcia. Aha, tu się już to kończy? Nie, tu się jeszcze wyżej wchodzi. Ale tu też się to kończy. No to w sumie jedyna opcja to do tyłu skok. Okej, ledwo. Boże, nie spodziewałem się, że tu będzie się trzeba łapkami złapać. No dobra, i to gdzieś nas kieruje. Tu mamy do rozwalenia to. Co na razie jakby nam nic nie daje, bo tylko zbieramy amunicję, a nie mamy broni jeszcze do tego. No ale spoko. Zapiszmy to. I przeskakujemy na drugą mańkę. Czy ona mi z tego zjedzie? Tak, dobra. Czyli przesuwamy się dalej na rączkach. Tu już nie powinna mi zjechać chyba. Okej, os, mamy to. I mamy kolejny drążek i tam jest jakieś przejście. Ciekaw jestem, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale ona... No mam nadzieję, że ona z tego nie zjedzie. Uff. Dobra, mamy coś na kucaka. Podnieś. Zapal mi flarę. Jakieś dziwne skoki. Znaczy uskoki, o to mi chodziło. Czy ona rozwala... Ja widzę tam kościotrupa. Nie wiem, w sumie jak mam broń, to mogę sobie postrzelać w te bazy. O, tą rozwaliła. Ale tych już niekoniecznie. Tu jest dosyć jasne. No. Okej. Na co ona się patrzy? Na tą dziurę. Okej. Ona się patrzy na tę dziurkę. O, a to się dało rozwalić. Ja walę. No to na pewno tam była też, było mnóstwo takich dzbanków, ale one się dla mnie w ogóle nie wyróżniają. Ja nie wiem, które się da rozwalić, a których nie. Czy ten kościotrup coś ma? Mogę go przesunąć? Mogę go przesunąć, ale po co? Skoro nic pod nim nie ma? Głupie to. Nic tu przecież nie ma. No tych się nie da rozwalić. Ale piękna lokacja w ogóle, tak swoją drogą. Znowu mi coś przycięło, no dramat. Dobra, tu się nic nie da zrobić, no to idziemy tam. Tam jest jakaś dziurka. Jezu, jak tu jest ciemno. Tam się w ogóle trząść zaczął ekran. Hidden path?
O Boże, jak tu jest ciemno. Nie no, ja dostanę zawału. Hidden Path, mieliśmy już ten level. Czy to jest ten level, w którym nie mogliśmy tam nic zrobić, bo było za wysoko i ginęliśmy? Ja wale, ja nie wiem, czy ja mam broń trzymać, czy flarę. Ale tu jest tak ciemno, że ja muszę z tą flarą chyba iść. O Boż. Masakra. Idzie siekierę znów powiesić. Powiem wam, że dużo jest takich momentów klaustrofobicznych. W sensie, jest też dużo takich sal większych, tak? Ale... O Jezu, tu się woda zaczyna. Zajebiście. Jeszcze lepiej się robi. Ale też jest dużo takich momentów, gdzie naprawdę są ciasne korytarze i wyskakują jakieś potwory. O Boże, jaka muza! Nie no, przycisz mi to, bo ja tego nie przeżyję. Znów jakieś pioruny gdzieś tam walą, przynajmniej tak to brzmiało. I woda gdzieś kapie. Na razie mamy jedną drogę. I to tak, jak mnie to prowadzi. No ale powiem wam, ta muzyka robi tyle, że masakra. Nie no, na razie tu jest jedna droga. Nie ma żadnych odgałęzień. O, dopiero tu się coś zaczyna. Widzę to. Jest lewo, na wprost. Tam coś jest na wprost. W ogóle widzę w podłodze jakby jakaś klapa. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, słuchajcie, jak się tu pogubię, więc ja się trzymam chyba lewej strony. Idziemy cały czas lewą. Boże, jakie tutaj dźwięki są. Żeby mi tylko żaden bebok tu nie wyskoczył. Jest apteczka. Czy ja tam dalej w ogóle dam radę przejść? Nie dam rady przejść, bo ten sufit mnie tu zablokuje. Tak, nie dam rady dalej. No dobra, czyli mamy na razie apteczkę. Zapiszmy to sobie w ogóle. No i co? Trzymam się znowu lewej. To jest chyba najlepszy sposób, żeby się tu nie pogubić. Dziwny taki... Nie wiem, no jakby nic mnie tu nie atakuje i to mnie właśnie bardzo zastanawia. Tu nic nie ma. Może to nie będzie aż tak rozległe, słuchajcie. Tu jest ta klapa, widzicie? Jest klapa w podłodze, tylko czy ona ją otworzy? Nie chyba. To jest taka klapa, jakby dźwignia miała się tu... Nie, dobra, olejmy to na razie. Na razie to olejmy. Jezu, momentami słyszę tak, jakby coś tu łaziło. Takie, wiecie, odgłosy, jakby coś w tej wodzie było. To jest jakaś drabinka. Tam jest jakieś wyjście. Ale to słuchajcie, zanim ja to wyjście tu ogarnę, to ja najpierw chciałbym w tej wodzie wszystko obczaić. Bo tutaj tego jest sporo, z tego co ja widzę. Żebyśmy czegoś tu po prostu nie pominęli. O, jest kościotrup kolejny. Klepsydra! My już jedną, słuchajcie, mamy. Będziemy mieli teraz dwie. Ej, sztos! Boże, widzicie, pominąłbym to, gdybym tam na tą drabinkę wlazł. I czy tu już się wrócimy do tego, do tej klapy? Tak, dobra. No to teraz już wszystko jasne. No to teraz już po tej drabince możemy się udać na górę. No ale działka, jest jak ona wolno brodzi w tej wodzie. Ja wiem, że można tutaj, wiecie, na sprincie, ale musiałbym mieć taki kawałek, gdzie ona nie brodzi, żeby ten sprint zadziałał. Ja wale, te odgłosy! Ciary normalnie mnie przechodzą. Dobra, włazimy na górę. Ciekaw jestem, gdzie to mnie zaprowadzi. No, jakieś wyjście tu jest. O Boże, jakaś ogromna lokacja. O, już jest inna muzyka. Czy to jest ta lokacja, gdzie... Tak, nie. To jest to? Tak, to jest to, słuchajcie. My byliśmy tam na górze. I nie mieliśmy jakby dostępu, bo mogliśmy zeskoczyć na dół, ale ginęliśmy. A teraz jesteśmy na dole, tylko jakby od drugiej strony. Ale po co wtedy tamto przejście jest na górze? Bo nie czaję. W sensie, my mamy coś tu zrobić, żeby ten most się uniósł do góry i żeby się droga utworzyła, bo tak to trochę wygląda.
To jest jakby taki most, nie? Co to jest to? To jest jakaś kratka. Jezu, tu zalatuje mi w ogóle muzyką taką a la Prince of Persia. Takie mam skojarzenia. Tu mamy jakąś amunicję do podniesienia. Jest łańcuch też jakiś, tylko nie wiem, czy on jest do pociągania, czy on jest do wspinania. Chyba on bardziej był do wspinania, tak mi się wydawało, ale zaraz to zobaczymy. Nie, tu chyba nic więcej nie ma. Dobra, to lecimy na ten łańcuch. Ciekaw jestem w ogóle, jak dużo jeszcze do końca. Gdzie my jesteśmy? W sensie, na jakim etapie? Połowę customu myślę, że już mamy obcykaną, no bez przesady, nie? W ogóle nie spodziewałem się, że on jest taki długi. Boże, nie straciłem życia, całe szczęście. Ja zapomniałem, że ona, słuchajcie, do przodu skacze. I pomimo tego, że nacisnąłem strzałkę do tyłu, to ona mi skoczyła do przodu. Więc okej, spoko. Już teraz nie popełnię tego błędu drugi raz. Dobra, i weszliśmy gdzieś wyżej. A ten łańcuch był też z drugiej strony. Okej, tu mamy jakieś przejście. Pięknie to wygląda. I tam po drugiej stronie też coś jest. No dobra, tu na razie się nie opyla iść. No to co? Jezus! Co to się tak trzęsie? Aha, dobra, byczek będzie. Widzieliście te drzwi, że się ruszają? Tam na dole? Byczek będzie, 100%. Jezu, tu jest amunicja chyba, bo jestem ślepy. Tak, amunicja. Tam też jest amunicja, widzę to. Widzicie, ile tu jest znajdziek? Trzeba się rozglądać, bo ja nie chciałbym pominąć nic. To jakiś mechanizm. Ciekaw jestem, czy ten mechanizm odpowiada temu mostowi tam. A tu? Czy ja tam dam radę wejść w ogóle? Aha, nie mogę, już się nie zmieści. Dobra, tam i tak nic nie ma, więc takie dziwne to. Dobra, ten byczek i tak pewnie wyskoczy dopiero jak ja... Tam leży trybko, słuchajcie! Widzicie to? Na tej kratce, tam na górze. Ja to widzę. Tam leży trybko, na bank. Albo, nie no, trybko. 100 pro. Tylko jak to zdobyć, skoro tam, słuchajcie, jest to trybko? Bo nie wejdę tam przecież. I ja walę, słyszę te odgłosy. No dobra, schodzimy na dół w takim razie. Zapisz to. On nie wyszedł jeszcze. Nie no. Czemu on nie wyłazi? Tu też jest jakieś zejście. A tu jest do przeciągnięcia w ogóle. Jezus Maria! Co to jest? O Boże! Weź na to lepszą broń. Dobra, shotgun. Jezu, jakie one mocne. Ale skąd on się tu pojawił? Ja go w ogóle nie zauważyłem. To jest jakby do przekręcenia, nie? Tylko czy to ma znaczenie, czy w tą stronę, czy nie w tą? Nie ma chyba znaczenia, mam nadzieję przynajmniej. No i działa teraz to. Czy coś tu wyskoczyło? Nie. A! Jezu! Masakra! Nie, zginę tu zaraz. Czy one na coś zostawiają? Ja pierdykam. To ja myślałem, że... Słuchajcie, to będzie ten byczek, a to były jakieś takie beboki. Słuchajcie, no... Pomimo tego, że to mi się odpaliło, jakaś woda się polała, to zobaczcie, tam ta kratka nadal jest nieopuszczona. Ja nadal nie wejdę po ten... po to trybko. Czy coś oni tutaj strzegli? Nie. Nic tu nie ma. Dobra. No to co, ja mam się wrócić na górę? Czy tu coś jeszcze na dole jest?
ale podoba mi się to, mega. Powiem wam, że kojarzy mi się to z Uncharted trochę, tylko tam były trochę inne klimaty, tam zimowe były, nie? Że też mieliśmy grobowiec i też trzeba było chyba jakiś most utworzyć, też jakieś kołowrotki, mechanizm trzeba było uruchomić, bardzo mi się z tym kojarzy. I bardzo fajnie to jest wymyślone na razie. Dobra, czy ona mi tutaj zejdzie tak ładnie? O, zeszła mi ładnie, dobra. Czy coś się zmieniło w tej sali początkowej? Aha, zalało mi wodą to całe. Okej, ale most się nadal jakby nie wysunął tam na górę. Ale skoro mam wodę, to tam od góry też mógłbym już tutaj zeskakiwać. A, i te kratki to służą tutaj, żeby się wydostać, dobra. Kurde, przycina mi tu momentami. No ale dobra, dzięki temu przedostanę się jakby na drugą stronę. Czy tu po drugiej stronie coś jest pod wodą? Tu jest łańcuch, to nie. Tu nic. No niekoniecznie ja tu coś widzę, wiecie? Chyba trzeba wyjść tutaj. I po drugiej stronie to samo zrobić, czyli uruchomić tą maszynerię. A czy ja tam doskoczę? Chyba powinienem. Dobra, mamy to. No i po drugiej stronie też mamy tą maszynę. Tylko tu też będą te beboki chyba. No, też są te drzwi. Ale tu jest... nie ma tego kołowrotka, słuchajcie. Jest rozpieprzone. I drabinki też nie ma. No, to powiem wam, będzie tutaj trudniej to naprawić. Dobra, no zeskoczmy tam. Tylko ja nie wiem, czy ja się wrócę. Ale spoko. Czy tu też jakiś bebok jest? Czy stąd też mi wyskoczą? Ale... no właśnie. To tak wyglądało, słuchajcie. Boże, tam się coś pali. Nie miało takiej kłody, belki. Te drzwi nie miały. I dlatego ten... tak właśnie myślałem, że tu coś nie halo. Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, idziemy chyba tam. No nie, tego tak tu nie naprawię, nie? A to nie jest na łom? Ej, to jest na łom chyba. Jako... I'm really... aha, dobra, super. Okej. No ale ja mogę to podnieść? Kołowrotki widzę. O Boże, ile tych kołowrotków tu jest. Amunicja. No weź tą amunicję, kobieto. Czy ja w ogóle te kołowrotki... a, ja nie mogę tam nawet wejść. Czyli to nie będzie nic z tym związanego. Dobra, a czy ja mogę to podnieść, jak to się pali? Spróbujemy, słuchajcie. Okej, okay, jakaś syrena popłynęła. Słyszę. Coś mnie tu będzie atakować. Słyszę to. Ja wale, skąd one się wzięły? Z dupy chyba. Nie no, dramat. No zrób mi tego rola. Ja pierdzielę, już mam coraz mniej z tego shotguna. Dobra, czyli ona jednak to wzięła na luzie. Po co mi nóż? Teraz się tak zastanawiam. Chyba, że to będzie służyło tu jako ten łom, ale to by było takie... a, no dobra, działa. Okej. Okay. Myślałem, że łom będziemy potrzebować, ale okej. Okay. To będzie służyło jako łom, powiedzmy. Okej, okay, rozpieprzyło się i działa teoretycznie, tak? Aha, ja mam tej wody wskoczyć, a tam jest ta lafirynda. Ta syrena. Chociaż nie wiadomo, czy ta syrena jest dobra, czy zła, nie? No chyba muszę tam skoczyć, bo ja tu nie wrócę do góry. Tak normalnie. Tak obstawiam. Dobra, ciągnie mnie prąd. Jakiś łańcuch tam był. O Boże. Pająki pod wodą?! Ja widzę te... widzicie te ciałka tam? Czy
tu coś źle. Kuźwa! Ty szmaciuro! No wiedziałem, że ona będzie mnie tu, kuźwa. O, tu coś leży. Trybko. Pod pająkiem. Nie, no ja tego nie wezmę, jak ona będzie mnie tak posuwać. A daj ta spokój. Ona się jeszcze cieszy, jak mnie posuwa. Dobra, ale ta syrena aż tak mnie bardzo nie stresuje. Bardziej by mnie stresował jakiś pająk podwodny. O Jezu, jakieś beboki, tu się coś, jakieś bąbelki. A, bo to jest wypłynięcie, tak? Czy ona mnie tu zaatakuje? Ja nie wiem, czy tam czegoś jeszcze nie ma, skoro tam trybko było, hello. No właśnie, mamy jedno, a drugie jest na tej, dobra. Drugie jest na tej, tam półce. O, zobaczcie, mamy kolejną rzecz do podniesienia. Nie no, do tych łańcuchów to ja nie chcę płynąć. Tu coś jest. Nie. Dźwignia! Pociągaj to. Boże. Avanti, pindo! Ja wiem, to ta klapa się otworzyła. Jest, jak ona się cieszy. Jezu, jak mi z ogona pieprznęła. No tu było trybko. Ja nie wiem do końca, słuchajcie, czy ja tu wszystko zebrałem. Do tych łańcuchów to ja nie chcę się zbliżać. Nie. Ja tam nie płynę. Tu była ta dźwignia. Dobra, gdzie tu jest wypłynięcie? Ja stąd spieprzam. Gdzieś bąbelki były, nie? Ja szukam tych bąbelek. Ja zginę zaraz. Boże. Ale jaja. Nie, no kurde, ale może przy tych jednak łańcuchach tam coś jest. Dobra, zapiszę to i ostatni raz tam popłyniemy. No powiedzmy, tu mamy łańcuch. Aha, ten łańcuch mnie przyciąga i mnie... Aha, ja w ogóle tam nie mogę płynąć, dobra. Ale to tutaj nie mogę płynąć, a ten łańcuch jeszcze był na przykład z tej strony. Tu też nie mogę płynąć. Tak, też nie mogę. Dobra. To wydaje mi się, że nie można tam popłynąć i tutaj zrobiliśmy wszystko. Jeszcze zobaczmy tu. Tu mnie też przyciąga, odpycha. Gdzie ta syrena w ogóle zniknęła? I tu też nie mogę? Nie mogę. Dobra. No to robimy load. I teraz szukam, słuchajcie, tej klapy, która się otworzyła. Jezu, tu się idzie pogubić w tym levelu. Tu się idzie pogubić. A gdzie ja w ogóle jestem? Tu jest do podniesienia coś. A dajcie spokój. To jest po prostu labirynt jakiś. Mnie tu na pewno nie było. Nie wiem, gdzie ja mam iść. Nie no, abstrakcja jakaś, słuchajcie. Tu mnie wciągnie chyba do tych łańcuchów, nie? Tak obstawiam. A tu co to jest? To jest jakiś przycisk? Co to jest? Jezu, ja nie wiem, czy ja chcę to wciskać. Okej, spoko. Aha, zalało to wodą. No to ta szmaciura pewnie teraz też tu będzie pływać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby to zalewać. Tu coś jest. Ja pierdykam. Aha, tu jest to wypłynięcie. Dobra. Tu się to otworzyło. Okej. Ale wiecie co, ja mam mało HP. Dobra, nie. Popłyń tam. Popłyń tam, bo będzie drama. Zaraz. Okej. Słyszę te śmiechy. No, płynie ta szmaciura. Czy ja ją mogę stąd zabić? Mhm. Boże, dwie chyba są w ogóle. Nie no, czekajcie, coś innego wezmę może, co? Może ten? Nie wiem, czy one tak łatwo zginą. Ale ja bym chciał tam poszpundzić jeszcze sobie pod tą wodą, bo tam były jakieś no istne labirynty. Ej, ale słuchajcie, podniósł się ten most chyba. Zaraz to obczaję, ale tak, ten most się podniósł. No nie wytrzymie zaraz.
ale się tu wystrzelam. Ile one mają tego HP? No chociaż jakby jedna padła, nie? Padła, dobra, padła jedna. Jeszcze jedna. No, chodź tu, szmaciuro. Kurde, jakieś wygibasy se robi tylko pod wodą i zadowolona, nie? Ale się tu wystrzelam. Żeby nie było słychać jak z tą mumią, nie? Żeby się nie zniszczalna. No nie, nie celuj mi tak. 5 lat później, słuchajcie. Ale ja nie chcę pływać z tym gównem. No padniesz, rzesz w końcu. Szlaufo. Nie, no to ja na przyspieszenie wam pokażę, bo to nie ma sensu w ogóle. Nie mam już amunicji praktycznie do niczego. Dostanę zawału. Boże, ona się tak tarabani tam. Nie, no całą amunicję na to stracę. Zginęła chyba. Nie, nie zginęła. Już myślałem. Dobra, weźmy zwykłe pistolety, bo to się nadaje do dupy. W końcu. O Boże. Dobra. Muszę zmienić save'a, powiedzmy tu. I lecimy tam jeszcze raz. Gdzie to było? Tu. Ja się zastanawiam, czy ja tam czegoś kuźwa nie pominąłem w tym labiryncie. No tu już nie powinno mi nic spływać, takie mam wrażenie. Tu niekoniecznie. O, już widzę, tam coś jest do podniesienia. Tam w dół nie ma co wpływać, bo mnie to wciągnie do łańcuchów, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast jeszcze tutaj, pomiędzy. Tu był ten przycisk? Tak, tu był ten przycisk. A tu? Stąd przypłynęliśmy, dobra. Stąd wypłynęliśmy. Nie, to nie jest jednak takie rozległe. O, 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 tam coś było. Wiem, ja zginę zaraz, ale ja chcę tylko zobaczyć, czy tu coś sensownego jest, czy tylko, słuchajcie, znajdźki. Mam zapis, nie? Jak coś. Nie, tu chyba są tylko znajdźki, więc ja sobie... No, tu mnie wciąga, ale nie wciągnęło mnie. Dobra, i tu ginę. Okej, to ja, słuchajcie, tutaj nie płynę. Nie będę zbierać tych znajdziek. Po prostu chciałem sprawdzić, czy tam nie ma jakichś znowu, wiecie, klepsydr, kogów, czegokolwiek. Natomiast właśnie, odnośnie koga, to musimy się wrócić po tego koga, który był na tej... Na tej kładce. A, ale mi się przecież otworzyło to przejście podwodne. Jak ja mam to przejście teraz znaleźć niby? O, ja pierdykam. Ja nie wiem, słuchajcie. No bo jak tu pójdę, to jest to takie... A nie, dobra, to jest... Tam jest ten kryształek. Czekajcie. Nie, no to jest to, co było rozwalone, tylko jestem jakby piętro wyżej. Okej. Czyli tu mnie nie było, teoretycznie. No ale to mnie nie ratuje w żaden sposób. Bo ja tu nic nie zrobię, nie wejdę wyżej. Na ten most, gdyby mi się udało wejść, ale nie mam chyba też jak. Nie mam możliwości. No to słuchajcie, ja chyba jednak pod tą wodą muszę szukać tego przejścia. Bo otworzyła się ta klapa. Nie bez przyczyny. Na pewno. No tu nic nie zrobię. O Boże, przecież pod tym mostem mogę przepłynąć. A dajcie spokój. Ja to też jestem udany, słuchajcie. Hit. Hit, hit. A jak my się tu dostaliśmy? Jakoś też tutaj jest jakaś dziurka była, nie? Tamtędy, tamtędy, dobra. Czyli tamtędy będzie się trzeba wrócić. Okej. No i tu mamy to. Tu mamy ten kog. Oh my god. Ja myślałem, że ten most, wiecie, do samej... ziemi jakby sięga. A on przecież on... go coś wywindowało, to musiał mieć pod sobą jakby pustą przestrzeń, nie? Ale fajnie to było wymyślone, bardzo mi się to podobało. Nie powiem.
Dobra, i mamy, słuchajcie, dwa brakujące kogi. I my je sobie musimy wtrynić. Dobra, to teraz szukamy, czyli tam muszę się kierować. Co ona robi? Co ona robi? No, tędy przyszliśmy, tu była drabinka. Dokładnie, tylko czy tu pływa to gówno? I gdzie była ta klapa? Jest. Dobra, wpływaj tam. Wpływaj tam, coś mnie ciągnie. Midnight Garden? Serio? Czemu ten poziom? Aha, bo my znowu wyskoczyliśmy z tego. Ja pierdzielę, to tu będzie teraz wracania. Znowu musimy teraz tu, a przynajmniej lepsza muzyka. Przyjemniejsza. Zdecydowanie tutaj musimy się teraz cofnąć. Trochę jest takiego, jak to się mówi na to, backtrackingu. Backtracking, jakoś tak, że wraca się po tych swoich samych śladach. No ale to jest taki urok poziomów, które mają przechodzone levele. A jeszcze gorzej jest, jak się, słuchajcie, czegoś zapomni w danym levelu i się wraca tam po 5 razy, nie? No dobra, ale to nam w miarę tak sensownie pykło, powiem wam szczerze. Jest jako najęczy. No i teraz tutaj, nie? Polecimy na sprincie. Wtrynimy sobie, słuchajcie, te dwa kogi. I może już będziemy kończyć. Tak mi się wydaje, że to jest dobry moment. 37 minut. Ciekaw jestem, bo powiem wam, że już powoli chyba się zbliżamy do tego końca, bo już mi się kończą opcje. W sensie nie wiem jeszcze, gdzie te klepsydry wcisnąć, ale tak samo jakby kogi będziemy mieli już wszystkie. Ogień nam się ugasić powinien na górze, więc wiecie, już nam się powoli kończą opcje. No chyba, że jakieś te finałowe levele też znowu będą jakieś mega długie. Dobra, idziemy wtrynić te kogi. Zobaczymy, co się wydarzy. No jeden na pewno powinien nam ten ogień ugasić na drugiej łapce. A ten drugi kog, który mamy, to nie wiem. Zobaczymy. Dobra, tylko się nie spierdziel nigdzie tu w żadną dziurę. Jeszcze ta statuetka jest w ogóle hitem, że ona tu leży i nie można jej podnieść. Ciemno strasznie. Gdzie to się otworzyło? Ej, ona to automatycznie teraz podniosła. Ja wale, a wcześniej tym pogardziła, nie? Leżało cały czas i wcześniej nie mogła tego podnieść, a teraz jak wtryniła trybko, to podniosła. Hit. Dobra, no wzięliśmy to, tak? Tak, Sun Idol. Dobra. I został nam ostatnie trybko. Gdzie to się otworzyło? Nie mam pojęcia. O, kuźwa, w złym momencie to zrobiłem. No nieważne. Zapal tą flarę, dziołcha. To jest tak ciemno. Dobra, i wszystkie kogi mamy wtrynione. Tak, i drugi ogień nam się ugasił. To teraz zgaduj zgadula, gdzie idziemy. Bo teraz tak. Moglibyśmy teoretycznie się udać też na ten most. Chyba, że na tym moście się otworzyło o to przejście. Też nie wiadomo. Kurde. Sam nie wiem, słuchajcie. Czy na te rąsie idziemy, czy na ten most? Dobra, powiedzmy, że pójdziemy sobie najpierw na ten most. Czyli to było tutaj. I tam zakończymy przy tym moście. Tylko sobie zobaczę, czy faktycznie tam te drzwi się otworzyły w tym miejscu, czy to gdzieś indziej jeszcze. Hidden Path. Wracamy do tego poziomu. A gdzie jest ta mumia, którą ja tu zostawiłem? Pamiętacie? Ej, zniknęła. Hit. Pamiętacie tą mumię? Była taka. Której się nie mogłem pozbyć. Może przez to, że zmieniliśmy level tam z innej mańki, napełniliśmy wodą tą salę, ten most podnieśliśmy i tak dalej, to tutaj się coś zadziało i on zniknął. No i ma... Tak! To tu się otworzyło to przejście. I mamy piękną muzyczkę. Ale fajna była ta zagadka z tym mostem, to mi się podobało. No i tam jakaś sala, w której, kurde, no może się zadziać coś nieciekawego. Dobra. Kończymy tu ten odcinek, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No i co? I zapraszam was do wyczekiwania na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.